Arabia Saudyjska rozpoczyna budowę największej konstrukcji na świecie. Projekt ma być kompleksem mieszkalnym liczącym 120 km długości oraz 490 metrów wysokości. Koncepcja powstaje na zlecenie księcia Mohameda bin Salmana, który zażądał czegoś tak ambitnego jak egipskie piramidy. W ten sposób zrodził się pomysł na budowę linii lustrzanej, ciągnącej się przez górzyste oraz pustynne rejony kraju. The Line to nowy projekt Saudyjczyków, który można pokochać albo znienawidzić. Strukturę nazwano lustrzaną linią, ponieważ bazuje ona na lustrach oraz zakłada się stworzenie dwóch identycznych budynków podzielonych ulicą. Linia ma powstać w północno-zachodniej części królestwa, określanej mianem szczególnie suchej. Kompleks będzie miał swój początek w Zatoce Akaba na Morzu Czerwonym. Wieżowce o łącznej wartości biliona dolarów mają być określane jako miasto. Spowodowane to jest tym, że inwestycja mająca na celu pomieszczenie od 5 do 9 milionów mieszkańców będzie samowystarczalna. Ten spektakularny budynek po ukończeniu będzie wyższy niż Empire State Building w Nowym Jorku. W tym dwubudynkowym mieście planuje się stworzyć również linię szybkich pociągów, które będą pokonywać trasę 120 km w zaledwie 20 minut. Napisz w komentarzu budowa, a w zamian przypniemy Ci serduszko. Funkcjonalność budynków została ustalona przez doświadczonych urbanistów. Mieszkańcy będą posiadać możliwość swobodnego przemieszczania się po obiekcie. Wszystko, czego mogliby potrzebować lokatorzy, będzie rozmieszczone w odległości 5-minutowego spaceru od mieszkania. Jedyną kwestią, jaką trzeba zaznaczyć, jest to, czy po pandemii ludzie będą skłonni zamieszkać w tak dużym skupisku. W dodatku, tak wysoka i długa konstrukcja będzie miała negatywny wpływ na trasy migracyjne ptaków. Nie jest dokładnie wiadomo, do kiedy zakończy się budowa tego ogromnego kompleksu. W mniemaniu księcia Mohameda bin Salmana, inwestycja będzie gotowa przed 2030 rokiem. Mimo tego, że rok temu wspominał, iż budowa będzie trwać minimalnie 50 lat. Zgodnie z planami, na terenie obiektu mają powstać farmy, zapewniające wyżywienie mieszkańcom. Jakby tego było mało, między dwoma budynkami będzie również przystań dla jachtów, a na wysokości 300 metrów ma powstać stadion sportowy. Miasto będzie na tyle futurystycznym projektem, że obszar ma być nazywany strefą zerowego zanieczyszczenia. Obiekt ma pozyskiwać energię dzięki fotowoltaice oraz zielonemu wodorowi, a także ma być pozbawiony samochodów, za to przepełniony roślinnością.